Ja, zanim będzie Michał usługiwał, chcę powiedzieć o czymś, co jest uczone od początku funkcjonowania Kościoła, a co jest całego Kościoła, czyli od 2000 lat, jest ogłoszone jako jedna z fundamentalnych rzeczy związanych z chrześcijaństwem i określona w liście do Hebrajczyków jako część podstaw nauki chrześcijańskiej, to jest nauka o nakładaniu rąk. To jest tak banalne dla wielu ludzi, a że stało się to tak banalne, bo się stało banalne, to zostało w pewien sposób poniżone w naszym życiu. Ale o nakładaniu rąk przez odrodzonych z Bożego Ducha ludzi uczy się od 2000 lat. Jako podstawę nauki chrześcijańskiej. I stawia się taką rzecz na tym samym poziomie, co nauka na temat wiary w Boga. Tak? To jest ten sam poziom. Oni tak jak nauczali o wierze w Boga, o odwróceniu się od martwych uczynków, o chrztach, o sądzie wiecznym i o powstaniu z martwych, tak nauczali o nakładaniu rąk. Dlaczego oni uczyli nakładać ręce? No dlatego, że w momencie odrodzenia duchowego my staliśmy się maszynami z nieba. Jesteśmy maszyny z nieba. I to jest nieważne, czy ty to czujesz, czy tego nie czujesz. To jest w ogóle nieistotne, co ty czujesz. Jakie ty masz zdanie na ten temat. Rozumiesz? Twoje zdanie jest w ogóle tu nieistotne. O. W ogóle. Ani dla Boga, ani dla diabła, ani dla drugiego człowieka. Ja wam coś powiem i rzucę takie hasło, żebyście sobie pomyśleli. Ilu z was miało przypadki w życiu takie, że kładliście na przykład ręce na drugiego człowieka bez żadnej wiary? Gram wiary temu nie towarzyszył. Więcej, towarzyszyło temu arcyniedowiarstwo. Robiłeś to wbrew wszystkiemu, łącznie z tym, że robiłeś to wbrew sobie. I działało. Dlaczego to działa? Jak to jest, że to działa? No bo ty jesteś maszyna z nieba. Wiecie, że do nakładania rąk to w ogóle nie jest potrzebna wiara człowieka. To się z tym nie wiąże. Są pewne elementy, które są jak gdyby stałymi, a nie wypadkowymi w duchu. Na przykład odrodziłeś się z Bożego Ducha. Spotkałeś się z Jezusem, narodziłeś się z Bożego Ducha i ty możesz poddawać w wątpliwość całe życie, że ty się narodziłeś z Bożego Ducha. Całe życie możesz poddawać w wątpliwość. Całe życie. Co nie oznacza, że się nie narodziłeś z Bożego Ducha? To jest twoja osobista tragedia, że ty poddajesz tę wątpliwość. Ale to nie oznacza, że się nie narodziłeś z Bożego Ducha. Pójdziesz do nieba, później w niebie staniesz sobie, tak? I zapyta cię na przykład, Bóg, przepraszam bardzo, mówię, możesz mi wyjaśnić w kilku słowach, dlaczego przez 90 lat życia nie miałeś w ogóle pewności, że się narodziłeś z Bożego Ducha. Jesteś w ogóle zdziwiony, że tu jesteś. Jesteś zdziwiony przez oczy masz na działa. Czyli są pewne rzeczy stałe. Na przykład nie potrzeba wierzyć w powtórne przyjście Jezusa, nie tak przyjdzie. To czy my wierzymy w Jego przyjście, czy nie wierzymy w Jego przyjście, on przyjdzie. To czy my wierzymy w zmartwychwstanie, czy nie wierzymy, to i tak staniemy z martwych. To czy my wierzymy w sąd, czy nie wierzymy, to i tak stajemy przed sądem. Proste jak drut to jest wszystko. Rozumiecie? To proste sprawy. Tak jest z nakładaniem rąk. Mieszka w tobie Duch Święty. I ten Duch Święty działa przez ciebie. Na różnych przestrzeniach. Zasadniczo on działa za pomocą twojej wiary. Ale są pewne aspekty takie, jak między innymi działanie przez twoje ręce, czy też bliżej powiedziawszy przez twoją fizyczność, tak? W których to się dzieje w sposób automatyczny.
Dlatego trzeba na ludzi kłaść ręce. Kładziemy ręce na chorych ludzi. Tam w ogóle nie jest napisane, że się mamy o nich modlić nawet. Ja często tutaj w kościele proszę, żeby na kogoś ręce położyć. Dla większości ludzi położenie na kogoś rąk natychmiast się wiąże z jakąś modlitwą. Ktoś ma nieodpartą potrzebę pomodlenia się o kogoś. Nic z tym nie zrobię. Znaczy nie będę się z tym boksował, tak? Ale tu nie chodzi o to, żeby się o niego modlić. Tu chodzi, żeby ręce na niego położyć. To może być trudne dla ciebie położyć na kogoś ręce i już. Ale to jest duchowe. Wielu już jak się nie modli normalnie, bo nie wie o co, to koniecznie im się załącza modlitwa innymi językami, bo jakoś im to wszystko współgra. Nie są w stanie w ogóle zrobić tego bez jakiegoś dźwięku w ogóle. Muszą mieć jakiś dźwięk. Coś, co to jak w niektórych domach całe życie telewizor jest włączony. Całe życie. Ciągle wchodzisz, coś się oglądasz, co oglądasz telewizję, nie wiem, co tam leci, ale ona włączona. Wyłączysz mu telewizor, że nie swoje czuje, szczególnie to starsi ludzie. Tak, gdzieś tam cały czas patrzy na telewizor, patrzy. No się nauczył, mówię, tylko telewizja. Więc to jest to. Natomiast ja chcę, żebyś wiedział, że twoje ręce, one służą do tego, żeby uwalniać przez nie moc. One służą, żeby uzdrawiać chorych. One służą również, żeby przekazywać namaszczenie w kościele. One służą również po to, tak? Żeby ustanawiać ludzi do służby. Rozumiecie? One służą, żeby udzielać tego, co włożył w ciebie Bóg innemu człowiekowi. Do tego służą ręce. Ja chcę, żebyś o tym wiedział. Chciałbym, żeby nasz Kościół był znany z tego, że jesteśmy ludźmi, którzy nakładają na ludzi ręce. Kiedy jesteście w kontakcie z ludźmi, zadawajcie proste pytania. Ktoś przychodzi, kaszle przy tobie, smarcze, boli go to czy tamto. Zadaj mu proste pytanie. Czy chciałbyś, żebym na ciebie położył ręce, bo ja chorych uzdrawiam. Takie mam hopy. Po prostu. I stój się, patrz mu w oczy. Chcesz, czy nie chcesz? Czy chcesz dalej kasłać? Bo chcesz, to położę na ciebie ręce i nie będziesz kasłał. Chciałbyś? Niech te ręce leżą! Bo znowu jakieś kaszpirowski się pojawi, człowieku. Ci z was, którzy pamiętają, w latach 80. człowieku, kaszpirowski, zaczynał się program z Kaszpirowskim, ręce, które leczą. I wychodzi człowieku. Sam przykładałem ręce do ekranu. Jestem przykładany, tylko się nie bucują teraz od tego. Te ręce się pojawiały, aż się chciało przyłożyć. Zobaczcie w necie, na pewno jest na YouTube jakiś Kaszpirowski. Ale my nie jesteśmy Kaszpirowski, tylko my jesteśmy odrodzeni z Bożego Ducha ludzie i przez te ręce Bóg chce leczyć. Rozumiecie? A w warunkach Królestwa przez te ręce udziela się namaszczenia, przez te ręce powołuje się ludzi do służby, przez te ręce się udziela. Po to są te ręce. Proszę cię, kładź na ludzi ręce. Ja niektórym z was opowiadałem, jak się dowiedziałem o tym, że to jest nauka od 2000 lat prowadzona w kościele, to mnie bardzo zainspirowało. Bo to nie było coś, co powstało, proszę ciebie, jak powstał ruch zielonoświątkowy właśnie tam w 19 czy tam 18 wieku. To nie wtedy. Tak? Od 2000 lat o tym się nauczę. Zostawałem w autobusie specjalnie rękę do czyjejś pokładałem. No, namaszczenie, jak się nawróci, w ogóle śni o Jezusie. Jechałem autobusem specjalnie, się nie trzymałem, żeby na kogoś wpaść. O, przepraszam. Tak robiłem. A jeszcze jeden pastor powiedział, że robił to samo, to w ogóle był zachęcony. Mówię, jest! Myślałem, że sfiksowałem. Tamten też to robi. Rozumiesz? Niech twoje ręce lądują na ludziach.
Po prostu nie kombinuj. Tu nie trzeba modlitw jakieś sprawować. Eszarabala, mara, wesele. Nie trzeba. Bo tak zrobisz komuś, rozumiem o co chodzi, kto jest chory na kaszel, czy na kata, czy tam coś innego ma, to już zwieje od razu. Ty masz na niego ręce kłaść. Ty myślisz, ja uzdrawiam chorych. Rozumiesz? Nie twórz żadnej teologii do tego. Uzdrawiam chorych. Powiem ci coś więcej. Ty nawet nie masz obowiązku powiedzieć, że ty uzdrawiasz chorych w imieniu Jezusa. To w ogóle nikomu nie potrzebne. Żebyś ty w ogóle mówił w imieniu Jezusa, że ty tu jesteś. Czy w ogóle nie tak robi? Najpierw się go uzdrawia, jak on chce, a potem jak on przyjdzie i powie, a zapytasz, jak się tam czujesz? A on powie, ty, no dobrze się czuję. Ha, ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że ja jestem odrodzony z Bożego Ducha. To najpierw go uzdrów, potem o Jezusie mu powiesz. Rozumiesz? Nie rób nad nim tych wszystkich, rozumiesz, charyzmaniatycznych rzeczy. Tak? Zostaw to. Mów, ja mam ręce, które leczą. Czy ty jesteś zainteresowany? I zrealizujesz tę Ewangelię Marka 16 rozdział. I mówisz, chcesz, to na ciebie położę te ręce. I będziesz uzdrowiony. A jak zostanie uzdrowiony, to następnego dnia mu powiesz, wiesz, dlaczego jesteś uzdrowiony, bo Jezus ze mnie mieszka. Jak jesteś zainteresowany, to ja ci pokażę, o co tu chodzi.